Żeby nie było, drogi widzu, trochę ostrzegałem, że dzisiaj będą spadki i mają one miejsce. Co spadło, jak spadło, o tym pogadamy sobie już za chwilę. Znajdujemy się oczywiście na markecie Steam, jakbyśmy się mogli tego spodziewać. I już widzimy, że ceny są dość ciekawe. Po pierwsze, paryż, który oscyluje w granicach złotówki. Niektóre z nich spadły nawet poniżej złotówki, o tym zaraz. Skrzynki również pospadały, w związku z tym, że jakby od nowa zastartowały się dropy. W związku z czym te ceny poleciały w dół. Co warto powiedzieć, to, że obecna forma CS2 jest bardzo, bardzo kiepska. Aktualnie na chwilę obecną grewnią najmniej graczy w przeciągu całego 2023 roku. Tak, nie pomyliłem się. Nawet przed ogłoszeniem CS-a dwójki wtedy grało mniej ludzi w Counter-Strike'a, więc tak można się pokusić o wniosek, że wcześniej było lepiej, kiedyś to było. Ale to już może trochę za bardzo wybiegające, tak? Przecież jak możemy zobaczyć, że forma jest kiepska, uwzględniając przesiadkę na nowy silnik, uwzględniając przesiadkę na nowego Counter-Strike'a, na talnie nową odsłonę, no spodziewalibyśmy sobie trochę się tutaj czegoś innego i te wykresy pozostawiam trochę do życzenia. Jeżeli natomiast przechodzimy sobie oczywiście na market Steam, zaczniemy sobie od skrzynek. Nie zaskoczyło nas, że tutaj te spadki mają miejsce, ostrzegałem o tym wczoraj, że one będą miały miejsce. Możemy zobaczyć, że Revolution Case spadł jeszcze z oferowanych wczoraj 3.20-3.30 na poziom, jak to możemy sobie zobaczyć, nawet 2.70 i te spadki dalej mają miejsce, dalej te przedmioty spadają na cenie. Ja z tym filmem wstrzymałem się maksymalnie, ile dałem radę, to znaczy aż do wieczora, żeby po prostu pokazać, co tutaj się dzieje, żeby zobaczyć, co podczas całego dnia się będzie działo. No i jest tak jak się spodziewałem, że te spadki mają miejsce. Pokazałem ci Revolution Case, popatrzmy sobie jeszcze na Fracture'a, który na chwilę obecną prezentuje poziom 2,11 zł, zestawiając to z wczorajszym 2,30. No, spadek jest ewidentny, już nawet teraz możemy zobaczyć, że BioED na poziomie 2,04 wskazują na to, żeby skrzynia załamania miała spadać poniżej 2 zł. Teraz sobie oczywiście przejdziemy do Paryża, czyli do najnowszego jakby turnieju, z którego mamy kapsułki obecnie w Counter-Strike. I możemy zobaczyć, że te ceny są dość interesujące. Rzuca się oczywiście kapsułka pretendentów, której na markecie jest 260 tysięcy, więc supply dalej gigantyczne. I możemy zobaczyć cena złotówka, ale BioED na poziomie poniżej złotówki, więc oficjalnie możemy pokusić się o stwierdzenie, że przedmiot ten, to znaczy, że Paryż spadł poniżej złotówki. Okej, są przedmioty warte złoty 20, takie jak na przykład kandydaci autografy, czy mamy tak jak za złoty 24 autografy, tym razem pretendentów. Na nich sobie możemy zobaczyć, że również ta cena odnotowała dość duży spadek względem złoty 35 wczorajszego. No, jest dość interesująco, dość ciekawie. Jakby najchętniej, nie tyle co odwiedzany, co najczęściej w jakiś sposób ruszany przedmiot jest to oczywiście kandydaci, naklejki drużynowe, które znajdzie się na pierwszej stronie marketu Steam. Obecna cena, tak jak możemy zobaczyć, złoty 7, BioRD na poziomie 1,06, ale tutaj bym skłonny był bardziej uwierzyć w to 1,04, gdzie to mam jakąś większą, sensowniejszą zapoję, więc tak to na chwilę obecną wygląda. No, spadków, tak jak to mówiłem, już wczoraj się spodziewałem i faktycznie ich uświadczyliśmy dzisiaj. Są one w pewien sposób dotkliwe, to też tak na dobrą sprawę dalej jest, było w pewien sposób do przewidzenia. Chciałem jeszcze tylko sobie rzucić okiem na Sztokholm, któremu zacząłem się naprawdę mocno przyglądać w ostatnim czasie, gdyż na buffie takowy item już jest wyceniany poniżej, jest bardzo, bardzo dobrze wyceniany, 20 zł na markecie Steam. Wczoraj widziałem, że za około 23 RMB takową kapsułkę można kupić na buffie, co czyni jakby na to nie patrzeć około 12-11 zł za takowy przedmiot, co jest dość dobrym tematem. Możemy zobaczyć, że ten przedmiot troszeczkę tutaj odbił w czasie, więc coraz bliżej jestem właśnie wyłożenia kasy na ten to właśnie przedmiot. Także tak, no co zobaczyłem na przestrzeni ostatnich dni, spodziewałbym się nie tyle co może jakichś gigantycznych wzrostów, ale być może uspokojenia, być może jeszcze dzisiaj, jutro zobaczymy jakieś tendencje spadkowe, ale przez resztę tygodnia raczej spodziewałbym się, że te tendencje troszkę uspokoją się po prostu. Wnioskuję tak na przykładzie tego, co w ostatnim czasie dzieje ze skrzynkami, w momencie kiedy cena spada podczas tak na dobrą sprawę tej środy, no to możemy zobaczyć, że potem ta cena się tutaj uspokaja. Owszem, znane są również scenariusze, tak jak tutaj, że cena spadła w związku z dropem, a potem ten przedmiot jeszcze spadał, ale po trzeciej stronie barykady mamy oczywiście sytuację, że cena sobie spadła w środę, a następnie leciała do góry. W związku z powyższym, na dwoje babka wyżyła, ja jestem jednak bardziej zdania, że zobaczymy jakieś stagnacje, etc., etc. Jeżeli planujesz jakieś inwestycje, rozważyłbym, czy nie robić tego z dniem dzisiejszym, / za tydzień, jeżeli chodzi w szczególności o skrzynki, jeżeli chodzi o kapsułki, gdyż wtedy te spadki są dotkliwsze i wtedy nawet nie chodzi o to, że ta cena będzie najniższa względem całego tygodnia, tylko po prostu wiele ludzi może panikować i można to w pewien sposób wykorzystać. Jeżeli umiesz, to droga do tego jest wolna. Także tak to wygląda. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że podobał. Staw proszę łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny. No, za łapkę w górę. I za oglądanie do końca też jestem bardzo wdzięczny. Żeby nie było. Trzymaj się, strzała!